Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family i dzisiaj zapraszam Was na trzeci odcinek z Tarasem. Gdy już miałem wszystkie deski pomalowane, zabrałem się za ich układanie. Nie było to proste, ale ostatecznie efekt wyszedł super. Deski wymalowane, więc zaczynamy tutaj je kręcić, przykręcać do tych belek. Bardzo dużo pracy jest z tym. Na każdą deskę trzeba bardzo dużo tych plastików przykręcić, bo jest tutaj, jak zobaczycie, o, z jednej strony i z drugiej. To deskę się później obraca. Musicie patrzeć sobie, żeby się nie zderzyć tymi plastikami ze sobą. To trzeba sobie zachować tutaj dystans. O. I po obróceniu właśnie mają w taki sposób wejść, że ten tutaj jest przywiercony, a ten wsuwacie w tą szczelinę pod deskę. My sobie robimy zakładki tutaj, że nie ciągniemy jakby całej deski, tylko tu, jak widzicie, jest szczelina, później tam jest szczelina, czyli cały czas jakby robimy taką zakładkę z tych desek, bo tak nam się po prostu bardziej podoba. Natomiast jest o wiele więcej z tym pracy. Po cięciu deskę najlepiej sobie tutaj przeszlifować chociażby papierem ściernym, z tego względu, że tutaj ona jest ostra i może zahaczać później skarpety albo coś tam, w czym będziecie chodzić po tarasie. Tutaj tej deski nie obszlifowałem i ona jest właśnie ostra, ale tutaj jeszcze wydaje mi się, że bez problemu wjadę maszynką, żeby to tutaj zaoblić. Deski są trochę zwichrowane, więc warto sobie dokupić taki ścisk. To jest ścisk stolarski, do niego się dokręca taką rurę 3/4. Znaczy, z tej strony jest tutaj gwint i ta rura musi być gwintowana, więc tutaj się ją nakręca, a tutaj się już zakłada. I później, gdy zakładacie to po prostu w taki sposób, to dociskacie sobie te deski do siebie, żeby one tutaj dobrze dolegały. On mi tutaj nie wchodził, jakby tak teraz, jak teraz jest. Tak fajnie, dlatego musiałem tutaj to podszlifować, zmniejszyć jego tutaj średnicę, odciąć tutaj ten kawałek, który był niepotrzebny dla mnie, bo mi blokował po prostu, że nie mogłem tak głęboko włożyć między deski tego ścisku, więc tutaj jest on podszlifowany, żeby był węższy i wtedy wchodzi tutaj w tą szczelinę wystarczająco, żeby móc dociągnąć deskę. Kręcę wszystko na takich plastikowych podkładkach, je się po prostu przywierca do deski i później się wsuwa jedno pod drugim i tak to się ma trzymać ze sobą. Czasami się zdarzy, że jeśli deska jest zbyt zwichrowana, no nie? One są takie dosyć giętkie. O, zobaczcie. Ja bez problemu wyginam tutaj palcem. Czasami to nie wystarcza. Na przykład tutaj jest ok, no nie? Tutaj mamy fajnie, jest dobrze, ale w jednym miejscu mam taką deskę, która ona po prostu była tak zwichrowana, że tutaj wystaje, bo nie wystarczy czasami ten montaż, aby wyprostować taką zwichrowaną deskę. Dlatego będę musiał mimo wszystko w jednym miejscu dać śrubę i dociągał tą jedną deskę, bo taką po prostu miałem, zwichrowała się na słońcu, bo leżała długo, a chciałem ją wykorzystać. Nie, myślałem, że sobie poradzi to, no nie, że ją dociągnie, natomiast nie poradziło sobie, więc musicie na to wziąć uwagę, że jeśli macie mocno zwichrowane deski, to ten montaż Wam ich nie wyprostuje. Tutaj te odwrócone deski do góry nogami, to są deski, które już mam przygotowane tutaj do kładzenia. Tak jest najwygodniej poukładać sobie już od razu, żeby później tylko przekładać tutaj w miejsce, gdzie będziemy je kłaść.
malowanie góry desek podzieliłem sobie na etapy, z tego względu, że nie byłem w stanie jakby ułożyć całego tarasu za jednym razem, więc po prostu w momencie, kiedy miałem ułożoną jakąś tam część desek, to od razu ją przemalowałem i później następnego dnia brałem się za układanie kolejnej części desek, a tamte przemalowałem sobie od razu drugi raz. Trochę desek już przykręciłem, znaczy trochę, praktycznie większość. Został mi tutaj jeszcze ten kawałek do końca, żeby tutaj trochę to wypuścić. Te deski są świeżo położone, tutaj są deski, które są przemalowane dwa razy, więc tak wygląda ten kolor po dwukrotnym olejowaniu. Ja się jeszcze grubo zastanawiam, czy by nie dać trzeciej warstwy przed zimą, ale to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Na razie dużo padało też po tym i tak dalej, także wygląda wszystko super. Tak jak mówiłem, ten montaż trochę skrzypi, szczera, więc jak chodzę po nim, o, to gdzieś tam możecie usłyszeć takie właśnie o szczelenie. Tak to wygląda. Jeśli komuś to przeszkadza, taki dźwięk podczas chodzenia, to raczej powinien się zdecydować na jakiś montaż inny, który jakby mocniej dociska te deski. Może, jeśli ktoś chce, to może sobie je przewiercić od góry i dać tylko podkładki te gumowe. Natomiast tak jak mówię, to troszeczkę szczela. Wystarczy go trochę rozchodzić i jest o wiele lepiej. Jak już staniemy na jakąś deskę, to ona przestaje tak strzelać. Co jest powodem? Prawdopodobnie te plastiki, te śrubki, które tam są od spodu, one się tam jeszcze układają, więc to pewnie jeszcze trochę potrwa. Przed malowaniem desek wszystkie deski wyszlifowałem na taką gładziutką taflę, z tego względu, że te deski z tartaku nie są idealnie gładkie. One są niby wyszlifowane, ale nie na taki poziom, jaki my chcieliśmy je mieć, więc po prostu maszynką z papierem ściernym to zrobiłem. Ja teraz zabieram się za szlifowanie tutaj tej części. Tak więc wyszlifuję ją i pokażę Wam, jak wygląda wersja obszlifowana. I następnie pokażę Wam, jak wygląda wersja pomalowana jednokrotnie. Tak więc ja zabieram się za szlifowanie. No i co? Lecimy z tym tematem. Szlifuję wszystko papierem 150. Tak jest tu wystarczający, żeby uzyskać taką gładkość, jaka nam odpowiada. Takim sprzęcikiem, mały sprzęt domowy, ale daje radę. Teraz wyszlifowany. Tak wygląda po szlifowaniu. Te wszystkie moje palce gdzieś tam znikły, więc fajnie, nie będzie tego widać po malowaniu. Szlifowanie to jedna z cięższych rzeczy przy tym tarasie, więc mega się zmęczyłem, mogę trochę dyszeć, ale jest git. Także jest super, teraz będę zabierał się za malowanie. Odkurzyłem go od razu, bo tego pyłu jest tutaj bardzo dużo, więc sobie użyłem po prostu karszera i tym karszerem to zrobiłem. Tutaj jest taka deska odcinająca, będą tutaj właściwie dwie deski. Tutaj w tym miejscu będzie ucięte do 45 stopni, łącznie z tymi deskami, które tu jeszcze pójdą nad schody, tak żeby tutaj było po prostu równiusieńko, żeby trzymać się równej linii i właśnie ta deska mi na to pozwala. Tutaj, gdzie są te montaże, pójdzie jeszcze jedna deska. Z drugiej strony tarasu będę musiał to podciąć, bo tutaj nie jest tak równo, tutaj są po prostu deski podkładane, ale to je wszystkie za jednym razem po prostu przetnę i później dołożę sobie deskę, którą będę tutaj chciał dać. Tak więc to zostawiam na koniec. Tutaj, tak jak mówiłem, wyszlifowane można malować. Maluję tak samo, czyli tym olejem 3V3 do tarasów. Najpierw jedna warstwa, po 20 minutach ściągam. Czasami trochę wcześniej, bo to w zależności wszystko jest od tego, jak dużo słońca jest. Jak jest bardzo ciepło, to trzeba ten olej trochę wcześniej ściągnąć, bo może za mocno zastygnąć. Tak więc tutaj zabieram się za tą część, pomaluję to, ściągnę i drugą warstwę dam jutro, gdy miną 24 godziny. Gdy już miałem wszystkie deski pomalowane dwukrotnie, zauważyłem taką ciekawą rzecz. Gdy po prostu spadł deszcz, na deskach zaczęły pojawiać się tafle wody, więc teraz zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Popadał trochę deszcz, więc jestem w stanie Wam teraz pokazać, jak wyglądają tutaj krople wody na tej zaolejowanych deskach. Jak widzicie, tutaj te kropelki się tak po prostu zbierają, nie wsiąkają. Natomiast tutaj, gdzie zaolejowałem tylko raz, to widać, że potrzebna jest jeszcze ta jedna warstwa, bo tutaj po prostu ta woda stoi w takich dużych kałużach, nie spływa tak łatwo. Jak to wygląda po prostu tutaj. Także na pewno będę dawał jeszcze trzecią warstwę tutaj oleju na wszystkie te deski, żeby jeszcze lepiej to się tutaj zachowywała ta woda.
bo można ją po prostu tak, widzicie, bez problemu zgarnąć z tarasu. Tutaj ta woda po prostu w większości jeszcze wsiąkła w deski, tam gdzie było pomalowane tylko raz olejem. Wydaje mi się, że ta woda tutaj po prostu trochę wsiąkła. Więc bardzo ważne jest, aby pomalować taras bardzo, bardzo dokładnie, aby uzyskać właśnie te krople wody. Gdy już ułożyłem część tarasu, musiałem wykorzystać też te deski, które mi się wygięły. Z tego względu, że miałem wyliczone deski, nawet mi ich brakło, ale to wam zaraz wszystko opowiem. Natomiast, tak jak mówię, położyłem te wygięte deski i okazało się, że ten montaż nie do końca dociąga te deski, które są wygięte. Jeśli macie proste deski, nie są one, wiesz, wykrzywione i tak dalej, bo nie stały na słońcu, tylko po prostu już są przymocowane do tarasu, to wtedy one się nie wyginają. Natomiast jeśli zostawicie takie luzem deski, no to one się niestety wygną. Musiałem znaleźć sposób na to, jak na prawić te deski. Z tego względu, że bałem się po prostu, że będziemy w nie uderzać, tak? Przechodząc tą deską, no nie? Gdy ona jest wygięta, my będziemy w nią uderzać stopą i będziemy się wkurzać. Dlatego chciałem to zrobić jak najlepiej się dało. Nie chciałem zostawiać tej śruby na górze, bo cały czas uważam, że te śruby na górze mi się nie podobają, dlatego chciałem jak najbardziej to ukryć. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy uznają teraz ten moment, który zobaczycie, za przesadzony. Może niektórym by to nie przeszkadzało, ale dla widzów o mocnych nerwach zapraszam na kolejne 7 minut filmu, gdzie prostuję deskę. Na poprzedniej w filmie wspominałem wam właśnie o tych zwichrowanych deskach, które były zwichrowane, tak zwichrowana została. Ona tutaj, ten plastik tego nie dociąga, jak zobaczycie tak, no to widać tutaj właśnie na tej desce, która była bardzo krzywa, że on tego nie może dociągnąć. Natomiast jeśli stanę stopą, zaraz zobaczycie, to jest tutaj możliwość, żeby to było po prostu bardziej równo. I właśnie mam na to sposób, teraz wam pokażę, jak ja to robię, jak sobie z tym radzę. Po zastosowaniu tego mojego sposobu, o tutaj jest coś takiego, mamy taki ślad, jakby, no wygląda to po prostu nie inaczej niż tutaj sęk po prostu. Także jest to super, można w taki sposób sobie to po prostu naprawić. I teraz pokażę wam, jak ja to naprawiam, krok po kroku. Tutaj akurat widzę, gdzie mam plastiki, wy też to pewnie tutaj widzicie, że tutaj jest plastik, przez którego nie chce się przewiercić, tutaj w tym miejscu, tak? No i tutaj. Więc najlepiej będzie po prostu gdzieś w tym miejscu złapać tą deskę i zakryć tą dziurę. I tak samo złapiemy sobie ją tutaj, koło tego plastiku, żeby po prostu tutaj już na tym momencie też ją dociągnąć, żeby ona nie była złapana tylko i wyłącznie w tym miejscu, ale złapiemy sobie ją tutaj w dwóch miejscach, bo ona była bardzo skrzywiona. Do naprawienia takiej deski najlepiej jest użyć czegoś takiego. Ja wam tutaj napiszę, jak to się nazywa, bo po prostu ja nie pamiętam, bo to już dawno zamawiałem, gdy robiliśmy lampę nad stół. Jeśli ktoś nie widział odcinka z lampą, no to zapraszam, tutaj gdzieś pojawi się link do tego filmu. Natomiast takim czymś nawiercamy dziurę pod śrubę, którą będziemy to dociągać. Natomiast tym wycinamy idealny kołek na tą dziurę. Bo jak zobaczycie, to tutaj idealnie wchodzi. O, tak to wygląda. Idealnie to do siebie pasuje. Więc w tym momencie, jak wykroimy tutaj tą otwornicą kołek, a tym zrobimy dziurę, tak idealnie kołek wejdzie nam później w tą dziurę. Więc po prostu tutaj wywiercę sobie dziurę na główkę śruby, żeby ją po prostu schować, żeby tej główki nie było. I następnie taki kołek, który wykroję tą otwornicą, wbijemy tutaj w tą deskę i powinno wszystko pięknie, ładnie trzymać. Warto sobie sprawdzić śrubę. Jak sobie będziecie to robić, to sprawdźcie sobie, czy śruba na pewno mieści się tutaj w tym otworze, tak żeby wam później weszła w tą szczelinę, w tą dziurę, w którą będziecie wbijać kołka. Jak będziecie mieli tutaj za dużą główkę, to później nie będzie wam chciało to tutaj się zmieścić. No i teraz tutaj, w tej desce, która tak wyszła do góry, szukamy jakiegoś miejsca, żeby nie trafić ani w plastik, ani w jakąś tam śrubę pod spodem. Może być gdzieś w tym miejscu. O, mamy jedną dziurę. Także idealnie teraz tutaj nam się główka schowa. Bez problemu sobie to tutaj wkręcimy i dociągniemy tą deskę. A tak jak mówiłem, ja wolę sobie ją tutaj przywiercić w dwóch miejscach, bo wiem, że ona tutaj dosyć mocno była właśnie przekrzywiona, więc od razu zrobię sobie drugi. I
i możemy teraz przejść do wkręcania po prostu tutaj, tutaj tych śrub. Jak zobaczycie, mamy teraz idealnie tutaj płasko, tak jak ma być. Ta deska zwichrowana nam się tutaj przychwyciła, więc ona już nie będzie nam tutaj odskakiwać w tym miejscu. Tutaj mamy właśnie teraz dwa montaże, jeden i drugi. I teraz muszę sobie po prostu zrobić kołki właśnie pasujące w tą dziurę przy pomocy tego narzędzia. Do zrobienia tych kołków wykorzystam sobie te stare jakieś ścinki desek, tak żeby mniej więcej pasowały. Tutaj i tak kolor jeszcze to będzie, ten kołek sam pomaluję, żeby go tutaj ładnie zrobić. Natomiast teraz po prostu wybieram sobie jakby o tych samych słojach mniej więcej. Nie musi to być idealne. To i tak to będzie wyglądać jak, bardziej jak sęk. I właśnie mamy taki kołek idealnie pasujący do dziury. Ja sobie muszę zrobić dwa takie kołeczki, podszlifować je tutaj i dociąć po prostu na głębokość dziury, żeby później już nie szlifować tej deski jakoś bardzo od góry, bo już je malowałem dwa razy. Mogłem zrobić to zanim malowałem deskę, żeby później po prostu nie szlifować już tego miejsca, w którym ten kołek będę chciał włożyć. Najlepiej jest po prostu zrobić tak, że zanim pomalujecie deskę, wbijacie taki kołeczek, szlifujecie go na równo z deską przed malowaniem i później malujecie wszystko razem. Teraz ja sobie po prostu troszeczkę utrudniłem zadanie, ale takie sytuacje też możecie mieć, bo może wam się po prostu jakaś deska wykrzywić po czasie. I teraz jak najlepiej zmierzyć, jaki ten kołek powinien być. Do tego najlepsza jest taka suwmiarka. Tutaj jak zmieniacie tutaj jakby głębokość tego wysunięcia, to pokazują wam się tutaj od razu rozmiar, jaki powinien być kołka, żeby wam to wszystko pasowało. Wiadomo, można to zrobić na oko, nie trzeba się tak męczyć jak ja teraz robię, bo po prostu robię to z tego powodu, że mam deskę pomalowaną. Więc po prostu przykładam sobie, zeruję sobie suwmiarkę. No i mi tutaj wychodzi, że ten pierwszy kołek powinien mieć około 1 cm. Ja go zrobię trochę mniejszy, bo nie zależy mi na tym, żeby on dotykał tej śruby tam na dole. I drugi kołek. Drugi kołek też mniej więcej na tyle samo. Akurat tak udało mi się wywiercić, że będą mniej więcej dwa równe kołki. I w tym momencie jak ja sobie teraz obszlifuję ten kołek, żeby on był ładniejszy, tutaj odetnę go po prostu na taką wielkość, żeby idealnie mi wszedł tutaj w deskę. No i teraz nożykiem do tapen możecie go uciąć na dobrą długość. Nie patrzcie jak ja to robię, lepiej mieć nożyk do tapet. Ja po prostu gdzieś go zgubiłem i muszę to zrobić bezpośrednio, bez jakby nożyka, tylko samym ostrzem. Jeszcze sobie sprawdzę, czy będzie dobrze. Będzie dobrze. No i to, co się ma pod ręką, jest najlepsze. Czyli mamy jeden ładny kołek i teraz zrobimy sobie drugi i mamy dwa kołki. Teraz zatkamy sobie te dziury, jeszcze poszukam kleju, bo gdzieś tutaj miałem klej, żeby to lepiej się działo. I przybijamy po prostu młotkiem. Ciach i druga. I tak to wygląda po montażu. No tu i teraz aktualnie to bardzo widać. Natomiast jak to się pomaluje, nabierze to koloru deski, to po prostu wygląda jak sęk i jest idealne. Więc jeśli mielibyście z tym problem, z takimi zwichrowanymi deskami, a dalej nie chcielibyście mieć tak jak ja śrub od góry, to w tym momencie można to naprawić właśnie w taki sposób. Tak wygląda ta część, gdzie był kołek zamalowany. Po pomalowaniu go on właśnie w taki sposób wygląda. Nie rzuca się to jakoś bardzo w oko, jeśli stoimy wyżej, to w tym momencie praktycznie tego nie widać. Ja teraz jestem tutaj, jak widzicie, bardzo blisko tej deski, dlatego to się jakby rzuca w oczy. Natomiast tak na co dzień jest to kompletnie niezauważalne. Wygląda, tutaj mamy kołeczek, tak? A tutaj mamy
sęk, który również mógłby grać za to, że tutaj pod spodem jest śruba, bo jakoś bardzo między sobą się to nie różni. Mam nadzieję, że docenicie moje starania i czegoś nowego się nauczyliście. I teraz pokażę Wam, na jakim etapie stanąłem, z tego względu, że, tak jak mówiłem, brakło mi desek. Tych desek nie brakło mi jakoś dużo, żeby skończyć tutaj tą górę. Brakło mi tylko tych desek okalających. Natomiast, gdy zadzwoniłem do pana startaku, powiedział, że w tym momencie akurat nie ścina się modrzewia, więc modrzew będzie dostępny później. Z tego względu nie jestem w stanie Wam pokazać takiego 100% finalnego obrazu całego tarasu, bo to będzie niestety dopiero gdzieś tak, mi się wydaje, w marcu w przyszłym roku. Jak już będę miał deski, zrobi się ciepło i będę mógł to wszystko dokończyć. Aktualnie skończyłem teraz właściwie na samym koniuszku. Zostało mi tutaj położenie tych dwóch desek, które będą okalającymi deskami. Jeśli uda się załatwić, to w tym momencie te deski nie będą miały przerwy, tak jak tutaj tego dzielenia, tak jak tutaj to widzicie, tylko po prostu będą tutaj dwie deski, które będą kończyć taras i w tym momencie sobie to tutaj utniemy, te wystające elementy. Ja już sobie tutaj wszystko pomierzyłem, że to wyjdzie fajnie, super. Tutaj przymontuję, o, w taki sposób belkę. Jak widzicie, ona tam będzie dłuższa, po prostu taką wziąłem do pokazania. Tutaj zakończy się nasz taras. W tym momencie tutaj na tej desce zostaną przymocowane jeszcze deski tutaj z boku i tak to będzie zakończone. Tutaj mamy właśnie jedną z tych desek okalających. Tutaj już sobie wypuściłem montaże, żeby zamontować tą kolejną deskę, która tutaj się pojawi, bo tu będą dwie deski. One będą właśnie tak delikatnie wypuszczone względem tarasu. Także one będą miały taki nosek, a tutaj pójdą jeszcze deski, te, o których mówiłem Wam w poprzednim odcinku. Niestety wyszło tak, że muszę poczekać jeszcze na te dodatkowe deski, które mi brakło. No nic nie zrobię, tak to czasami jest. Natomiast taras wygląda super. Już z niego właściwie korzystamy. Natomiast, tak jak mówię, to jeszcze nie jest koniec. Udało mi się wyprowadzić te wszystkie nierówności, które tam gdzieś się pojawiały na tarasie. Te deski takie zwichrowane, udało mi się je dociągnąć, także teraz jest idealnie równo, tak jak sobie to wyobrażałem. Na schody niestety też zabrakło mi desek, tak żeby to skończyć. Nie wiem, policzyłem to, a wyszło trochę inaczej. Może gdybyśmy nie przesuwali się z tymi takimi dzieleniami, tak jak tutaj zrobiłem, żeby mieć to po prostu ładnie zrobione, to daliśmy takie dzielenia tutaj na tych deskach, takie łączenia. Przez te łączenia wydaje mi się, że brakło właśnie tych desek okalających, które były policzone wcześniej, ale wszystko wyszło równiusieńko tutaj te. Jak widzicie, łączenia idą w różnej fajnej linii, także wszystko udało mi się fajnie dociąć. Tutaj jeszcze w przyszłym roku pod tarasem będę chciał schować sobie jakieś tam narzędzia ogrodowe typu łopata i tak dalej, jakieś grabki. I myślałem tutaj o jakiejś takiej wysuwanej skrzyni, którą będę sobie wysuwał spod tarasu i wkładał wygodnie te grabki. Ale to zrobimy sobie na pewno w przyszłym roku już. Właściwie tyle desek mi zostało, jak zobaczycie, tutaj mamy trzy takie jeszcze długie deski i mnóstwo takich właśnie ścinków, które mi pozostawały, gdy docinałem te deski na to, żeby je tak podzielić. Nie ma tego tak naprawdę dużo, można powiedzieć, tych ścinków. Ja i tak spróbuję wykorzystać w momencie, gdy będę robił schody, dlatego tutaj zostawiłem, ułożyłem. Gdy będę robił schody, to będę chciał je wykorzystać na deski okalające schody, ale to jeszcze wszystko zobaczę, w zależności czy ten wymiar mi tutaj się zgodzi tych desek, które pozostawały. I tak to wygląda. Góra tarasu praktycznie gotowa, brakuje desek okalających, boki kompletnie nie zaczęte, schody nie zaczęte. No niestety, czasem tak bywa, że nawet gdy zaplanujecie sobie, że zrobicie tak dużo, zawsze coś wypadnie i niestety nie jesteście w stanie tego dokończyć. Na to trzeba brać uwagę. Ja się tym nie przejmuję, bo wiem, że w przyszłym roku sobie to na spokojnie dokończę. Część, którą zrobiłem, to jest ogromna ilość pracy, dzięki czemu też taki efekt uboczny całego tarasu to schudnięcie 8 kg. 8 kg schudłem, gdy robiłem z tym tarasem. No nie była to prosta praca. Dużo się tutaj nakombinowałem, nanosiłem, namalowałem. Same te chodzenia koło tych desek tam i z powrotem podczas malowania sprawiły to, że zgubiłem 8 kg praktycznie z brzucha. Więc nawet fajny efekt uboczny.
Ja uważam, że na tym zakończymy sobie ten odcinek z tego względu, że nie wydaje mi się, aby to był dobry moment na podawanie Wam kosztorysu z tego względu, że nie jest to skończone. Gdy skończę teraz, myślę, że to właśnie będzie gdzieś tak marzec, wtedy dodam odcinek, w którym powiem Wam dokładnie, ile co kosztowało. Jeśli sobie zobaczycie w opisie filmu, tam macie wszystkie rzeczy, które kupowałem, więc jeśli sobie to dodacie, to Wam też wyjdzie koszt, który wydałem poza oczywiście deskami, bo to jest osobny koszt. Desek muszę dokupić, więc wychodzi na to, że jeszcze ten koszt desek się nie zakończył, więc trudno mi jest teraz Wam powiedzieć, dobra, zapłaciłem 5000 za deski i taki jest koszt. To by było błędne, po prostu z tego względu, że muszę tych desek jeszcze dołożyć, a nie chciałbym tutaj kogoś wprowadzić w błąd, że zrobi to po prostu bardzo tanio, z tego względu, że jeszcze naprawdę dużo desek muszę dokupić, żeby zabudować tutaj te boki tak jak planowałem. Także to wszystko, jeśli chodzi o film z tarasem. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani innymi filmami, to zapraszam Was na nasz kanał. Oczywiście nie przestajemy nagrywać, po prostu temat tarasu na razie ucichnie, z tego względu, że będę czekał na kolejne deski. Więc do zobaczenia. Hej! Yeah.